uśmiech, niewinność, no i taka radość. Piąty piknik z okazji Dnia Dziecka odbył się w Jeleniu Łęgu. Atrakcji było co niemiara, by umilić czas najmłodszym. Są pieczone kiełbaski i jest mnóstwo konkursów, zabaw. Wszystkie konkursy są z nagrodami, więc żadne dziecko nie wyjdzie tutaj dzisiaj z placu zabaw bez uśmiechu, bez nagrody, zadowolone, uśmiechnięte i szczęśliwe. Dmuchany zamek, gry i zabawy, kolorowanki i konkursy to tylko niektóre atrakcje, które czekały na najmłodszych i ich opiekunów. Po to jesteśmy, żeby z okazji różnych świąt rzeczy robić. Tutaj radna Chmielewska już piąty raz, ja się włączyłem drugi raz. Najlepsza rzecz to radość i uśmiech dzieci. Dziękuję bardzo panu posłowi Wojciechowi Sałudze, sponsorowi. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie pan Łukasz Dubiel, współorganizator, razem z małżonką, który pomagają ogarnąć teren i są też sponsorami. Jest mnóstwo ludzi dobrej woli. Jest też prezes Łagan, Delikatesy Centrum. Jest pani kierownik Natalia Musiał. Teraz częstują tutaj lodami. Jest OHP Jaworzno, które zawsze pomaga i są tatuaże, malowane twarze. Jest dmuchany zamek, państwo, którzy mają to, jest państwo Pukło. Także jest tu mnóstwo ludzi takich dobrej woli, którzy chcą umilić i czas i dać coś dzieciom, ten uśmiech w ten Dzień Dziecka. Dużym zainteresowaniem cieszyli się także strażacy ochotnicy z OSP Jeleń. Przygotowane atrakcje podobały się nie tylko dzieciom, ale i ich rodzicom, którzy chętnie rywalizowali chociażby przy przeciąganiu liny. Całemu wydarzeniu towarzyszyła także muzyka grana przez DJ-a. Ernestyna i Paweł Żak jak co roku grają, sponsorują i dzieci mają piękną muzykę i piękną zabawę przy muzyce. To z pewnością nie ostatni raz, gdy w Jeleniu Łęgu odbywa się piknik z okazji Dnia Dziecka.